Cześć kochani, kochane, dzień dobry, witam was serdecznie, zapraszam do nowego filmu. Dzisiaj to będzie kolejny film, kolejny po ostatnim, który był pewnie bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, ale to będzie kolejny film pod tytułem Mój włosowy update, czyli co się dzieje z moimi włosami ostatnimi czasem. Zapraszam. Trwa proces, tak najogólniej, trwa proces zapuszczenia moich włosów, robię wszystko, żeby rosły, chcę też, żeby ten kształt jakiś pozostał w miarę ludzki, no i jest jesień, więc troszeczkę się przyrodziłam. Mój pies z tej okazji leży koło mnie i drapie się po uchu, tak żeby był słyszalny w tym filmie. Tak, jeżeli chodzi o sam kształt, samo cięcie, sama podcinam grzywkę i sama ostatnio podcięłam włosy, udało mi się w końcu moim własnym sposobem, oczywiście tutaj od góry, podlinkuję filmy o tym, jak obcinać swoją grzywkę w domu i o tym, jak obcinać swoje włosy na prosto, taki kształt, że są trochę dłuższe z przodu i krótsze z tyłu. I to, nie ukrywam, jest mój ulubiony sposób obcinania moich włosów. Najbardziej wtedy lubię i przez najbliższe pewnie 3 lata tylko sama będę znowu sobie obcinać włosy, bo tylko swoim nożyczkom tak naprawdę ufam. I cieszę się, że mogę w końcu sama je obcinać, bo to jest pierwszy raz, kiedy mogę je sama obciąć od momentu, kiedy obcięłam włosy, co było już jakieś 3 lata temu chyba. O Boże, 3 lata temu mam krótkie włosy, 3 lata już? 2, 3? Jakoś tak. Wcześniej oczywiście zawsze sama obcinałam sobie włosy tą moją metodą, najpierw na 2 gumki, potem na gumkę. I w tym momencie one już są takie, że mogę spiąć je, mogę je złapać w kitkę, dlatego mogę je normalnie sobie obciąć sama. Oczywiście one tutaj wszędzie były cieniowane, więc to wszystko jeszcze musi sobie dorosnąć, ale już na długości mogę obcinać je sama, także miodzia. Także są odrobinę krótsze z tyłu, troszeczkę dłuższe z przodu. No i grzywkę też moją tą taką metodą, też na gumkę, tą taką ciach i po prostu jest tak, że jestem bardzo szczęśliwa, jestem w pełni ukontentowana tym, że mogę to wszystko robić samodzielnie. Jeżeli chodzi o kolor, to już teraz też bawię się sama. Postanowiłam trochę zejść z mojej białej platyny. No po pierwsze dlatego, że to jednak, no to jednak niszczy włosy, nie oszukujmy się, zawsze rozjaśnienie włosów jakimkolwiek sposobem w domu, w salonie będzie dla nich niszczące, będzie je wykruszało. A chcę, żeby jednak troszeczkę mi urosły tak jeszcze z 10 cm, byłabym bardzo wdzięczna i być może wtedy znowu wrócę do takiego bardzo jasnego blondu, ale na chwilę obecną jakby ten kolor mi odpowiada, nie jest też bardzo inny od mojego naturalnego koloru włosów. Oczywiście ma troszeczkę, czyli ja mam naturalnie bardzo chłodne włosy, także ten odcień jest teraz taki truskawkowo, taki blush, taki coś takiego, taki odcień. Naturalnie włosy, jeszcze nie mam chyba odrostu, ale mam takie bardziej szare, ale mniej więcej nie są ani bardziej ciemne, ani dużo bardziej jasne tego, co mam w tym momencie na głowie. I teraz tak, pytacie się, jak zrobiłam ten kolor. Jak zwykle nie ma w tym żadnej filozofii i jak zwykle diabeł tkwi w szamponach, których używam na co dzień tak naprawdę. Całość włosów, wiecie, to wszystko, to były włosy rozjaśniane i w ogóle i to wszystko było kiedyś jasne. Także tego jakby nie rozjaśniam, nie tykam. Kupiłam takie farby, weszłam, nic nie jest sponsorowanego, absolutnie, po prostu weszłam do hurtowni fryzjerskiej w Katowicach, chciałam kupić z Welli, nie było, chciałam kupić chyba z L'Oreala, tych co też nam też nie było. Jedyne farby, które były w ogóle najlepsze, bo chciałam, bo nie chciałam permanentnej farby, chciałam niepermanentną, czyli nietrwałą, taką do 24 myć, coś takiego. I pani mi powiedziała, że to jest ta nietrwała. Po czym okazało się w domu, że to wcale nie jest nietrwała farba, to jest normalnie w pełni permanentna, tyle, że one chyba nie mają amoniaku w składzie. Czekajcie, tylko tutaj... okej, bla bla bla. Preparat koloryzujący, to nawet nie jest napisane, ale to jest w każdym razie Artego firma, 169, Matter of Prestige, czyli prestiżowo. Miałam oczywiście ulotki, bo zgubiłam, ale wydaje mi się, że on byłby z amoniaku. I to jest tak permanent cream hair color, czyli jest tylko do użycia w salonie. Ja nigdy nie miałam przeszkolenia fryzjerskiego. Ale już używam zawsze profesjonalnych farb, tyle. I co? I chyba miał być tak, bez amoniaków, bez resor, sinol i bez tych takich rzeczy. Nie wiem, czy to wyostrzy. W każdym razie to jest to. Bez amoniaku, ale kolor jest normalnie trwały, permanentny. I ja mam kolor ten, 7S. 7S i użyłam jej
trzy razy dokładnie. Za pierwszym razem zrobiłam sam przy skórze głowy, a całość zrobiłam dużo jaśniejszym i nie wyglądało to dobrze. Potem za drugim razem użyłam jej na całość głowy i teraz też za trzecim razem użyłam jej na całość głowy. I teraz tak, jeżeli macie tak jasne włosy jak ja miałam, czyli totalnie biała platyna, to użycie farby na poziomie siódemkę z bardzo słabą wodą, bo ja miałam chyba najsłabszą jakąś 3 albo 4%, najsłabszą jaka była, to pierwsza koloryzacja to po prostu będzie takie to pierwsze wrzucenie pigmentu we włosy, bo włosy farbowane, włosy rozjaśnione to są włosy, które po prostu są wytrawione z pigmentu, tam nie ma tych takich małych cząsteczek z kolorem, a koloryzacja na odrobinę ciemniejszy odcień sprawi, że te włosy, ten pigment po prostu powoli sobie w te nasze rozjaśnione bardzo mocno włosy wraca. Także pierwsza koloryzacja to było to. Jeszcze to jest kolor 7S, czyli blond sand, czyli piaskowy, czyli kiwi, o co chodzi. Ja to określam jak taki dosyć neutralny odcień. On nie jest ani bardzo ciepły, ani bardzo chłodny. Takie coś po prostu bardziej, nie wiem, jakbyś miał włosy takie na pustyni, takie wysuszone, wiecie. To za drugą koloryzacją już nie ukrywam, że ten kolor mi wyszedł dużo cieplejszy. I może to jest też kwestia tego, że przytrzymałam go, bo popatrzcie, te włosy tutaj przy skórze, one są naprawdę rudawe, są dosyć mocno rudawe, dosyć mocno pomarańczowe, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Tylko tak przestrzegam, że to jak to dokładnie wyjdzie na waszych włosach, nawet używając tej samej farby, tej samej wody, wszystko raz jeszcze napiszę w opisie tego filmu u dołu, jak zawsze. Jeżeli nawet użyjecie tej samej farby, tej samej wody, nawet jeżeli macie włosy podobne do moich i podobne przeżyły rzeczy, to nie ma gwarancji tego, jak to na waszych włosach wyjdzie, bo każdy włos będzie reagował całkiem inaczej, poza tym są to farby profesjonalne, fryzjerskie. Jeżeli nie czujecie się z nimi pewnie, no to raczej poszłabym do fryzjera, aczkolwiek jeżeli już macie farbować w domu, to chętniej, znaczy zachęcałabym was do tego, żebyście używali farb profesjonalnych fryzjerskich, a nie takich z pudełek z drogerii, bo te z pudełek z drogerii, one są skonstruowane tak, że one są po prostu łopatologiczne, one muszą zadziałać, a w związku z tym, że muszą zadziałać, to wszystko jest tam po prostu upchane jak naj takie bardziej prymitywne, jak najmocniejsze, byleby złapało, bez żadnej finezji. Natomiast te farby fryzjerskie, tutaj możecie sobie dopasować stężenie, odcień i to wszystko wyjdzie troszeczkę... to będzie delikatniejsze dla waszych włosów po prostu, o, będzie zdrowsze, także to polecam. No, ale abstrahując od tego koloru, tak jak mówię, u mnie zawsze całym clue, całym po prostu punktem programu są szampony, których używam do mycia włosów, które są szamponami koloryzującymi. I tak, mam 3 w rotacji, które mieszam i w ogóle mam szampon różowy, mam szampon smoky, czyli taki ciemnoszary, taki brudny i mam szampon mocno pomarańczowy. Zacznę od tego mocno pomarańczowego, nie umiem mówić. To jest ten szampon, to jest Infuse My Color, ja go kupiłam na Amazonie jeszcze w Londynie, poszukam go gdzieś i postaram się podlinkować. I to jest szampon bez parabenów, cruelty free, nietestowany na zwierzętach i bez SLS-ów i on... Ten kolor, który widzicie z tej butelki, to jest dokładnie kolor tego szamponu. To jest Copper Wash, czyli on ma być miedziany i on jest niesamowicie mocny. On jest cholernie mocny. Kiedy miałam jeszcze bardzo jasne włosy, prawie że białe, umyłam nim. Normalnie umyłam włosy bez żadnego trzymania, zmyłam i miałam marchewę. Także to jest bardzo intensywne. Jeżeli macie rude włosy, to wiecie, jakim bólem tyłka jest to, że ten kolor bardzo szybko, bardzo mocno się spiera. Taki szampon, po prostu zwykły szampon do mycia włosów, który jest rudy, jakiś tam miedziany, jest wybawieniem, nie trzeba włosów farbować tak często, tylko że to jest bardzo, bardzo mocne. Także to jest pierwsza rzecz, jeżeli chcę, żeby te włosy były bardziej pomarańczowe. Potem, jeżeli chcę, żeby ten odcień był trochę bardziej neutralny, albo tak bardziej ochłodzić, albo właśnie, żeby chcę, żeby te moje końce były takie bardziej truskawkowe, jak mam teraz, to używam szamponów różowych. Tani i u nas łatwo dostępny, aczkolwiek bardziej ostry dla włosów, to jest Joanna Ultra Color System. I to jest szampon różowy. A szampon, który ja wolę, ale jest dostępny tylko przez Scalp Beauty w Polsce, to jest ten Bleach London Rose Shampoo. Jakby podobna historia, tylko Joanna, ten kolor jest taki bardziej ostry, ten szampon jest bardziej mocny, ma SLS-y, jest taki daje po dupie. Natomiast ten z Bleach London, on nie ma SLS-ów w składzie, jest delikatniejszy i on nie jest tak bardzo różowy, a czy jest różowy, ale daje też taki bardzo fajny efekt rozświetlenia. Jeżeli go potrzymamy tylko
na chwilę na bardzo jasnych włosach te włosy będą jakby takie rozjaśnione. One neutralizują żółte odcienie włosów, niekoniecznie robią nam różowe włosy. Teraz go przytrzymałam, ten szampon mocny, zwijany, duży na włosach, bo chciałam mieć takie bardziej różowe pasemka. Ale jeżeli tylko szybciutko umyjecie i spłuczecie na dosyć jasnych włosach, zneutralizuje żółte tony i sprawi, że to wszystko będzie takie bardziej neutralne. Także to jest druga rzecz. A jeżeli mój kolor wydaje mi się taki za bardzo, za przeproszeniem, oczojebny, żarurowaty, o, i chcę troszeczkę go ostudzić, to używam tego szamponu. To jest po raz kolejny Bleach London i to jest Smoky Shampoo. I to jest szampon przeznaczony dla dosyć jasnych włosów i on ma włosom zrobić szarość. Zesłoczuję szampon, bo jestem takim człowiekiem, który słoczuje szampony. To jest takie coś. Widzicie, to nie jest taki typowy fioletowy szampon. Tam jest fiolet, ale tam jest taki popiół, taki smog, takie coś takiego i on robi to, że on znowu gasi wasz kolor. Jeżeli wam wyjdzie za bardzo taki kurtakowy blond na włosach, albo taka za bardzo właśnie rudość, umyć albo zostawić taki szampon na chwilę na włosach. Oni mają też odżywki z tej samej serii zresztą. I ten kolor się tak będzie taki troszeczkę bardziej stumiony, stonowany. Także no to są rzeczy, które są jak zawsze przy każdym filmie, przy każdym farbowaniu, o tym mówię, tajemnicą odcienia moich włosów. Mogę mieć co drugi dzień inny kolor włosów dzięki takim szamponom, nie muszę ich tak często farbować, farbuję tylko wtedy, kiedy pojawia się odrost, albo kiedy chcę jakoś diametralnie zmienić ten kolor, albo jeżeli chcę właśnie mocno rozjaśnić, albo mocno przyciemnić. Natomiast jeżeli chcę tylko pobawić się tonem, żeby one były bardziej chłodne, bardziej ciepłe, bardziej zgaszone, bardziej zielone, bardziej niebieskie, to robię to albo tonerami, albo po prostu szamponami, bo to jest najprostsza, najbardziej skuteczna, najmniej niszcząca włosy, według mnie, metoda zmieniania odcienia naszych włosów. Myślę, że wyczerpałam ten temat na dziś. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście dajcie mi znać. Raz jeszcze, jeżeli obcinacie albo chcecie obciąć sobie włosy, to zachęcam do kliknięcia w tym moim filmiki obcinania włosów, obcinanie włosów, a jeżeli chodzi o nakładanie farby, to robiłam wszystko tak, jak jest w ulotce, taki czas, jak jest w ulotce, takie stężenie, jak jest w ulotce, najniższą możliwą wodą, bez żadnej filozofii, po prostu na całość głowy, bo jeszcze mówię, bo pytacie się, o co chodzi, dlaczego te końce są jaśniejsze i jak to zrobiłam. Zrobiłam to po prostu tak, że góra też jest mój naturalny kolor, który nie był rozjaśniany, natomiast końce jeszcze były rozjaśniane, dlatego ten kolor wychodzi na odrobinę jaśniejszy i w tym cała tajemnica, czyli tajemnicy nie ma. Dobra, to wszystko na dziś. Jeżeli macie pytania, to wpisujcie u dołu. Dziękuję bardzo, że jesteście i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!